Słuchajcie, pociąg się zatrzymał, drzwi się otworzyły, w związku z tym ja wysiadam i teraz zobaczcie, gdzie jesteśmy. Oto Nidzica, dworzec piękny, innowacyjny, proekologiczny i przyjazny pasażerom. Dlaczego? Już się o tym przekonacie za moment. Starego budynku nie ma i nie ma co płakać, bo nie miał żadnej wartości historycznej. Postawiono za to mniejszy, nowy, nowocześniejszy. Dlaczego? Stary budynek był w kiepskim stanie technicznym i jego remont byłby bardzo drogi. Był drogi w utrzymaniu, niewygodny, nie był dostosowany do współczesnych potrzeb. W związku z tym nasza spółka zdecydowała, że rozbierze stary budynek i wybuduje całkowicie od podstaw nowy, nowoczesny dworzec w jego miejscu. Wybuduje taki dworzec, tak jak dworce w XXI wieku powinny wyglądać. Ten ma dopiero 2 lata. Piękny, nowoczesny, innowacyjny, proekologiczny. Tak, ten budynek jest ogrzewany pompami ciepła, jest zaizolowany zgodnie z wszystkimi aktualnymi wymaganiami. Do spłukiwania toalet wykorzystujemy wodę szarą gromadzoną na dachu i podczyszczaną. Czyli klasyczna deszczówka. Tak, klasyczna deszczówka, która się nie marnuje, tylko jest używana i jednocześnie obniżając rachunki za wodę ponoszone przez naszą firmę. I to, co mnie jeszcze zaskakuje, to na przykład, że no właśnie, energia ze słońca, bo mamy fotowoltaikę. Druga sprawa, to jest taki dworzec przyjazny absolutnie wszystkim. Bo tu się chyba i młodzi odnajdą, i osoby, które mają pewną dysfunkcję ruchową. Dworzec jest dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów. Zgodnie z europejskimi przepisami określamy ich jako osoby o ograniczonej możliwości poruszania, natomiast nie oznacza to tylko dla nas osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to także pasażerów z ciężkim bagażem albo z wózkiem dla dzieci. Dworzec jest dostosowany do potrzeb tych wszystkich osób, także do osób niewidomych. Nie ma ani jednego stopnia. Żadna ważna część trasy nie wymaga pokonania schodów. Nie robimy tego w klasyczny sposób, że są schody, a obok jest dodatkowa pochylnia. Po prostu wszystko jest na jednym poziomie. Staramy się, aby dworce oprócz klasycznej funkcji obsługi pasażerskiej były też elementem ważnym na mapie miasta. Dlatego na przykład właśnie na dworcu w Nidzicy mamy bibliotekę. Jak wiadomo, podróż zawsze jest przyjemniejsza z dobrą lekturą, także liczymy, że biblioteka będzie często odwiedzana przez pasażerów. Kolejnym nietypowym elementem jest ta tutaj poczekalnia, skierowana przede wszystkim do najmłodszych pasażerów. Tu, jak Państwo mogą zobaczyć, jest taki kokpit lokomotywy, tak aby pasażerowie, którzy są najmłodsi i są też miłośnikami kolei, mogli poczuć się jak prawdziwy maszynista. Dworzec w Nidzicy to jeden z teraz już kilkudziesięciu tak zwanych innowacyjnych dworców systemowych, to znaczy nowych obiektów dworcowych, nie powiązanych jakkolwiek z wcześniejszymi obiektami, które stały w ich miejscu. Całkowicie od zera zaprojektowanych, na wskroś nowoczesnych, wyposażonych w najnowsze dostępne na rynku rozwiązania energooszczędne, proekologiczne oraz od podstaw, od startu dostosowany do potrzeb wszystkich rodzajów użytkowników. My jako PKP SA uważamy, że kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu i bardzo nam zależy na wzmacnianiu roli kolei ogólnie w transporcie w tym kraju i uważamy, że podróż powinna się zaczynać i kończyć w dobrze zaprojektowanych budynkach. Dworce to zawsze była dobra architektura. Uważamy, że w XXI wieku nadal to powinny być starannie dobrze zaprojektowane budynki. Zostawiam mojego gościa i w takim razie pędzę dalej. O, jest już mój pociąg. A ja zostawiam Nidzicę w tyle i widzimy się na kolejnej stacji.